Jak w prosty i powiedziałabym nawet tani sposób urozmaicić codzienną pielęgnację? Cześć! Jeśli tak jak ja lubisz urozmaiconą pielęgnację, jeśli lubisz poświęcać sobie czas na przykład w wieczornej pielęgnacji i się dopieszczać, jeśli chcesz, żeby ta Twoja pielęgnacja była jeszcze ciekawsza, jeszcze bardziej intensywna, bardziej zaawansowana, to dzisiaj mam dla Ciebie prosty i fajny sposób, a dokładnie masaż kamieniem gua sha. O masażu kamieniem gua sha mówi się już od jakiegoś czasu. Są też różne techniki jego wykonania, mamy różne masaże i jest to naprawdę bardzo fajne urozmaicenie codziennej pielęgnacji. Dlaczego? Dlatego, że jest to zabieg prosty, jest to zabieg domowy, może przynosić bardzo fajne efekty, nie jest skomplikowany i dzisiaj pokażę Ci, jak go wykonać krok po kroku, a jeśli dołożysz do tego jeszcze fajne kosmetyki, no to możesz uzyskać naprawdę super efekty. Zapewne zapytasz mnie, Anita, czy są jakieś przeciwwskazania do wykonania takiego zabiegu? No oczywiście, że są, bo musisz pamiętać o tym, że stosując kamień gua sha, Twoja skóra przede wszystkim musi być zdrowa, czyli nie może być podrażniona, zaczerwieniona, nie mogą występować na niej żadne stany ropne, stany zapalne, stany wirusowe, no i przede wszystkim Ty musisz być zdrowa, czyli nie wykonujemy tego typu masażu, jeśli na przykład masz gorączkę albo jesteś przeziębiona. Nie. Taki masaż ma być przede wszystkim urozmaiceniem Twojej pielęgnacji i ma przynosić Ci przyjemność, ma sprawiać Ci przyjemność. Oczywiście do masażu gua sha musimy w odpowiedni sposób przygotować skórę, czyli nie wykonujemy go na makijażu. To jest chyba proste i oczywiste. Najlepiej robić go w wieczornej pielęgnacji, kiedy mamy więcej czasu, kiedy chcemy się dopieścić. Na pewno wiesz, o co mi chodzi. Skóra przede wszystkim musi być oczyszczona, czyli trzeba wykonać pełny demakijaż, stonizować naszą skórę i następnie możemy już przechodzić do masażu, chociaż ja osobiście, zanim zacznę go wykonywać, robię jeszcze peeling, żeby dokładnie złuszczyć moją skórę, pozbyć się tych martwych komórek na skórka, a następnie stosuję kosmetyki, które pomagają mi właśnie w wykonaniu masażu. I tutaj, co warto sobie przygotować? Przede wszystkim musisz mieć tak zwany podkład. Co to takiego jest? Preparat, który ma tłustą konsystencję. I tutaj najlepiej sprawdzi się serum. Serum właśnie o takiej konsystencji lekko tłustej. Może być to olejowe serum. Produkt, który stosujesz w swojej codziennej pielęgnacji. No i oczywiście potrzebny jest Ci kamień gua sha. Tych kamieni gua sha na naszym rynku jest naprawdę bardzo dużo i dostaniesz je w różnej cenie, o różnych kształtach, różnych wielkościach, w drogeriach stacjonarnych oraz drogeriach online. Ja osobiście uważam, że najfajniejszym kamieniem jest kamień wykonany z różowego kwarcu, ponieważ on najdłużej utrzymuje chłód i pamiętaj, nie przechowujemy takiego kamienia w lodówce. Absolutnie nie. No dobrze, to teraz pokażę Ci, jak ja wykonuję ten masaż krok po kroku. Warto wprowadzić go do swojej pielęgnacji i myślę, że jak nauczysz się tych podstawowych kroków, to będziesz go wykonywać szybko, wygodnie, sprawnie, a dodatkowo wieczorem będzie Cię on bardzo przyjemnie odprężał i relaksował. Przed wykonaniem masażu aplikuję na moją skórę peeling enzymatyczny marki Slavia. Po około 10 minutach zmywam peeling, osuszam skórę, tonizuję i mogę już przejść do masażu. Nakładam na skórę olejowe serum od marki Slavia Cosmetics. Teraz mogę przejść już do masażu. Zaczynamy od szyi. Wszystkie ruchy wykonujemy do góry, powoli i pamiętamy, by kamień był jak najbardziej na płasko. Na każdej części Twojej szyi, czy też twarzy, możesz wykonać od 3 nawet do 10 ruchów. Pamiętaj, by robić to pomału i się nie śpieszyć. I nie przyciskaj również kamienia zbyt mocno do skóry. Kolejny ruch to oczywiście działanie na nasz podbródek. Przechodzimy na policzki i pamiętaj, zawsze wykonujemy ruchy od środka do zewnątrz. Kolejna partia to oczywiście skóra wokół oczu. Zaczynamy od dolnej powieki, a następnie przechodzimy na górną powiekę.
Masaż okolicy czoła wykonujemy od miejsca, które nazywane jest trzecim okiem. Wiem, że śmiesznie to brzmi, ale właśnie tutaj rozpoczynamy masaż, a następnie przechodzimy na boki naszego czoła. Jak już wiesz, do wykonania dzisiejszego domowego zabiegu z kamieniem guasza wykorzystałam kosmetyki marki Slavia Cosmetics. Skorzystałam z peelingu enzymatycznego, z fajnego, bardzo ciekawego serum olejowego do twarzy, a na zakończenie użyłam jeszcze krem na noc. Piękny, prosty, fajny, skuteczny rytuał, który może urozmaicić Twoją pielęgnację. Daj koniecznie znać, czy już z niego korzystasz, czy również wykonujesz takie kroki, czy masz taki kamień guasza, a może dzisiaj przekonałam Cię do tego, że warto wprowadzić taki rytuał pielęgnacyjny raz na jakiś czas właśnie do tej wieczornej pielęgnacji. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i za to, że udało Ci się poświęcić chwilę na obejrzenie tego filmu. Oczywiście wszystkie linki, najważniejsze informacje jak zawsze znajdziesz w opisie do tego filmu. Do zobaczenia, widzimy się w kolejnym. Buziaki, pa!